Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tuż Tyksy, zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Age of Wonders. Wiem, że poprzedni odcinek był dosyć dawno temu, no było to spowodowane egzaminami, trochę moim lenistwem, ale wracamy już na normalny tor. Wiem, że już to powtarzałem, ale teraz naprawdę, są wakacje, czasu mam potąd i nie będę robił nic, tylko nagrywał. Ale co nas tutaj dzisiaj czeka? Cały czas walczymy z Urlakiem Uwolnionym, z Szangą Ślicznotką, a dodatkowo mamy jeszcze jednego wroga fioletowego, który tutaj się nam już na samym początku jakoś ujawnił. Niestety dostępu do niego nie mieliśmy przez te dosyć wysokie góry. Tak to tutaj wygląda. Ale z nim będziemy walczyć na samiutkim końcu, póki co musimy się ogarnąć. Najpierw z tym Urlakiem Uwolnionym, który tutaj dosyć widać... no, czy silną, ale na pewno silną pod względem, że każda jednostka jest tutaj jedną z najsilniejszych w grze. Mamy mantykory, które mają 113. Słuchajcie, ja mam smoka, który ma 115, tylko że ja mam tego smoka jednego. On ma 3 mantykory. No więc właśnie, tak, no, patrzcie, 110 nawet. Mój smok jest słabszy niż ta mantykora. No ale ja dodatkowo mam inne jednostki, chociaż on też nie ma tych jednostek takich super słabych, bo no to są potężne jednostki. Pytanie, czy zaatakować w tej turze, czy poczekać do następnej. Następnej mogą mi uciec i już mogę ich tutaj nie mieć pod ręką, dlatego ja sobie zrobię Ctrl S i przeczekam jednak tą turę, ponieważ w następnej turze dostanę kolejnego rogatego boga. Rogaty bóg, no jest dobrą jednostką, no nie ma on też super wielkich stat. Zaraz ogarnimy gdzieś tutaj rogacza. Tu jest rogacz, ma 92 tylko. Ale ma wezwanie pioruna, które... O, jak pierdolnie, to naprawdę. Jest bardzo potężne zaklęcie. A tak poza tym, to nasze jednostki nie są na zbyt wysokim poziomie. No, sorry batory, ale co tu mamy? Drogona skrzydłacza, który ma 64 życia. No. Nie jest to wybitna armia. A dodatkowo tutaj jeszcze jakiś... Przepraszam. Jakiś ciul... ma ochotę mnie zaatakować. No, ze szczęście jest tu jakaś armia złożona z elfów. Elfów klasy pierwszego poziomu. A no tutaj są 3 trzeciopoziomowcy. No będzie ciężko, ale nie wiem. Dodatkowo tutaj jeszcze jadę tym dziadem, może się uda jakoś powstrzymać. Generalnie wolałbym tu do nim podjechać, ale już nic. Sprawdzimy jak to pójdzie. Na razie się tak w kupce troszkę tam ugnieciemy. I będziemy czekać. Odczekamy swoje. No czy mnie zaatakuje? Kurde, właśnie mówię. No nie wiem, tego nie jestem pewien. Na pewno trzeba tymi jednostkami, które tutaj są, powolutku podchodzić. No powolutku, może nie powolutku. A zobacz, jakie fajne domeczki tutaj pobudowały. Takie ładne, kurde, fajne. A, ja tu miasto miałem budować. Dobra, to niech się ten... Dobrze, że mi tu przypomina, bo ja już bym zapomniał. Łooo! Jest, hajsu. Zbieramy hajsy, to się przyda. Okej, co ty robisz? Idziesz, co to jest? Wejdź. A, bo ty tu już od razu jesteś. No fajnie. Chodź ty. Dobra, co on teraz robi? Co on robi? Gdzie on leci? Gdzie lecisz tymi mantykorami, dziadu jeden? O cholera, daleko leci. Czy ja do niego dojdę teraz? Pojedynczo idzie? Cwane bestie. Okej, kawałek doszedł. Nie wiem, czy mi się uda go... O, teraz oblężenie tutaj zrzucił. No okej, fajnie. No się nie fajnie. Oni są teraz, oni się boją i... No właśnie. Trzeba czekać. Trzeba czekać, bo oni są usłani strachem i generalnie tak, te jednostki nie są wybitnie silne. No ale są, wiecie. No są takie, że same serady nie dadzą, tak więc pojedziemy tym. Mamy rogatego boga do rzucenia, to na pewno skorzystam, do tutaj tej armii damy. Tak jest. O, tak! Bydle. Fajne bydle. O, fajnie, jednorożec. No może, kurde, wesprzyj kumpli, bo tutaj z kumplami może być nieciekawie, nie chciałbym stracić tego miasta, niech sobie żyje, niech będą szczęśliwi, żyją, wyśmienicie, szczyt praojców. O, idealnie wyprodukowano kamienny mur, dobrze, będziemy się tam kampić na razie. Znieść bunt. Właściciel Szanga nawołuje ludność miasta buntu przeciwko swemu. Wybrany miasto otrzymuje... Oj, co się dzieje? No, właśnie, takie jest tłumaczenie. Koszt rozdzielenia Intmana. No dobrze, to ja bym chciał rozdzielić. Odłącza. Nie stać mnie pewnie.
Nie mogę, a chcę, a mnie nie stać pewnie. No dobrze, sprawdźmy, czy mi się uda to jakoś fajnie gościa oblężyć. Gościa. Kurde, boję się Ctrl+S. No trzeba, tutaj nie można sobie tak pozwolić, że gra się na pałę. Trzeba strategicznie to wszystko ustawiać. Okej, okay, ktoś jeszcze ma siłę atakować? Bardzo prawdopodobne zwycięstwo. No to, jakby nie patrzeć, gra podpowiada nam, że no spoko, koleś nie jest super, nie jest tragicznie. Ale kurde, tu jest miasto koronne. Tu na dole jest miasto koronne tego ciula. Urlaga, wystarczy zaatakować go i o ile będzie on w mieście, to mamy zwycięstwo. Zwycięstwo nad nim. Niekoniecznie z Shangą, bo z Shangą jeszcze będziemy walczyć, ale już nam się zmniejszy ilość wrogów i już będziemy mieli znaczną przewagę w tym momencie. Pytanie, czy walkę automatyczną by się bardziej nie opłacało zrobić? Nie wiem, ale nie będę jej robił, no bo to by było słabe. Zrobimy normalną walkę. Oni są, jakby nie patrzeć, troszkę otoczeni przez moje jednostki. Tak więc mamy tutaj ten plus, że z każdej strony jestem w stanie zaatakować, byle mi go na jedno dziabnięcie nie wzięła, bo wtedy przegram, nie? Dobra, przeżyliśmy, tylko nie możemy, musimy go teraz wykończyć, bo on, bohater zginie, to wszyscy zginą, nie? Słuchajcie, to tak niestety działa, że nie możemy pozwolić sobie na stratę bohatera. To jest niestety priorytet. No i w sumie nie przemyślałem tego. No ale dobra, może się uda nie stracić nikogo. Nie, no to się nie uda, ale może się uda nie stracić bohatera. No bo jak stracimy bohatera, no to niestety będzie cut i koniec. A to będziecie widzieć, jak mi zabijają i po prostu jeszcze raz załączę. Szkoda, że te mantykory jednak poszły na tą moją słabszą armię, bo tam jest tylko rogaty bóg i tam jakiś dziki i coś takiego. Wolałbym, żeby szły właśnie tam, gdzie mam smoka i tak dalej, ale no niestety, zobaczcie, główne uderzenie idzie na naszego, no tutaj biednego dziadka. Ale dobra. Groszek srogi. Groszek byś, kurde, musiał groszek uciec, ale groszek się ruszy, tego zarżną. Muszę najpierw wykończyć jeźdźca mantykor. A czy to jest możliwe? No to jest dobre pytanie. Czekajcie. Tak, żeby jak najwięcej osób... Ale może mamy potężniejsze, bo tu mi teraz zależy, żeby głównie poszło najwięcej obrażeń, głównie tylko na tego... chyba, że oślepienie. Ale to jest tylko 50%, to jest za mało. Dobra, robimy plagę. 4 dostaną, 4, dobra. Więc Manticore musi dostać najwięcej. Fajnie, dostał już. Brzyto włócznik, okej, okay. Trafisz. Kara za linię widoczności, bo cię walnę normalnie. Tak czy owak będziemy musieli się ruszyć naszym kolesiem. Bo nie możemy pozwolić, żeby mi zabili tego bohatera, bo a pewnie mi go zabiją. A jak mi go zabiją, będę płakał. Nadal ma 50, to jeszcze jest kurczę dużo niestety. Mogę tylko wręcz tego dziada. Ewentualnie mogę go pnączami, jak się uda. A niekoniecznie musi się udać. Sprawdźmy. Okej. Okay. Jeszcze mam taran w pobliżu, no ale co tam taran? O kurde, taran trochę da jednak, to da, walimy tarany. Tak jest, zaraz nie będzie jednego jeźdźca mantykor. Kurde, przeżyję. Oby nie przeżył. Jejku, jeszcze 12, dużo, za dużo. Ten nie trafi piochuniem. A ten ma 12, a ten mu 12. Kurde, weźmie mu 12, ale potem mi podjedzie tym drugim i jest też po mnie. I może być po mnie. Jak się ruszę, to ile dostanę? Muszę się. O, nic. Dobra. Kurde, to też nie było mądre. To nie było mądre, ale teraz oni są tam trochę udupieni. No trudno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ty też, kurde, mi tu zginąć nie możesz. Się nie pchaj za bardzo. Dobra, tych możemy wykończyć. No to ja mówię, no tutaj... Poszły takie pierdziotka, nie? Całe to uderzenie poszło na tego biednego groszaka. Tam groszka i pech. Dobra, tu jestem w stanie wykończyć tak, że powinienem przeżyć. Powinienem być... Kurde, tu mnie krwawienie. On też może mocno walnąć, to niedobrze. Pytanie, kogo chcemy teraz... Kogo chcemy teraz troszkę osłabić? Czy tego? Spróbujemy najpierw tym.
rogatym bogaczem. Dobra, troszkę oberwałem, ale to jeszcze nie jest... Nie jest koniec świata. Mamy te gargantuiczne stwory potwory, one są dosyć przyzwoite. No i teraz możemy go wykończyć. Cudownie. Jednego mniej. Teraz tutaj mamy parę jednostek strzelających. Oczywiście pierwsze, w pierwszej kolejności wykorzystamy. Nie będziemy się pchać, walczyć wręcz. No bo po co? Nie ma co marnować zdrowia naszych jednostek. Nie są one najgorsze, ale no nie warto, nie warto ich marnować. Trzeba zawsze zatrzymać ich przy życiu. Żeby miał jak najwięcej życia. Dobra, powinno się zakończyć sukcesem dla nas. Rogaty Pług ma duży atak, ale tą obronę to nie taką niezbyt wybitną. No nie da się tutaj ukryć, że to nie jest jakaś pierwsza klasa. No można, może trzeba było faktycznie najpierw zaatakować bokiem, a potem dopiero atakować rogatym bokiem, byśmy troszkę mniej stracili. No ale już trudno, mądry Polak po szkodzie. Tu można by to zionięcie, tylko jakbym się dobrze ustawił. Albo na Hama atakujemy, tylko to też będzie teraz problem, bo ja mogę też stracić trochę tych jednostek. Dobrze, na razie bym jednak... Nie, dobra. Walimy wieśca Manticore, trzeba go zniszczyć. Nie może mi tam się tutaj pląsać. No ja wiem, to jest jednak potęga. Jak walnie, no to kurde, nie ma zmiłuj, nie? Tu jest jednak 75 życia, może mi zabrać za jednym dziabnięciem. Reskar już zużył się na czary mary. Ale musimy. Ten mi jest w stanie zabrać... No, tak sobie, nie? Tutaj 19, dobra. Atakujemy każdym po kolei. No tutaj nie mogę się już teraz pierdzielić. Muszę zaatakować, bo nie mam niestety jednostek... Nie mam niestety jednostek... na dystans. No, już widzicie, jedna umarła. Ten też może umrzeć. Trudno. Trzeba to Manticore zniszczyć, tak czy owak. O, udało się ogłuszyć. No super, od razu trzeba było, kurde, tym atakować. No niestety, nie zaatakowałem. Mądry Polak po szkodzie. A trzeba było od razu tym wężem. No, tylko że wtedy wąż też by mógł niestety mógłby polec. A tak, no całe szczęście się udało go jakoś ocalić. Weźmiemy smoczka. Wszyscy dostają fajne te dodatki do ataku. No i super. Ta strona wygląda wręcz perfekcyjnie, nie muszę się o nią martwić. No ale tutaj jest tragedia, to tak mało powiedziane. Tutaj jest źle. Mają przewagę liczebną, przewagę klasową. No i nie wiem co zrobić. Mogę? Nie da się przejść po tym co robię. O 43%, no spróbujmy. Odparto niestety. No to teraz się możemy modlić, bo już nic nie zostało. Lecimy wszyscy na tamtą stronę. Trzeba tamtą flankę wzmocnić, bo przecież ona jest praktycznie na wykończeniu. Wszyscy, którzy jeszcze nie walczyli, wszyscy, czy walczyli, czy nie walczyli, wszyscy idą na tamtą stronę. Jeszcze dzik. O tak, dzik, to nam wspomoże. Będzie na hita. No dobrze, czyli już wszyscy. Teraz czekamy, co się dzieje. Byle nie załatwili bohatera. Załatwimy bohatera, to jest po nas, nie? Dobra, tych szamanów to atakujcie sobie, spoko. Okej, rozumiem. O, mój pająk biedny. O, dobrze, dziabnął dziada, zatruł. Niewiele, ale troszkę. Okej, dobra, groszak, możesz spierdzielać. Teraz spieprzaj, gdzie pieprz rośnie, no ale daleko nie możesz. Kurde, za blisko mi tu jest, no. Powinien być dalej, ja pierdzielę. Niedobrze. Niedobrze, jest źle, jest bardzo kurde źle. Okej, no nic innego nie zrobię, musisz spierdzielać. Bierzemy tą plagę, ta plaga naprawdę bardzo fajne zaklęcie. Kurczę, zobaczcie ile to zabiera, nie? A, pięknie. O, ta Manticora już nie żyje. No to może nie trzeba było na nią tego zużywać, ale już trudno. Tu możemy troszkę postrzelać. Super. Uciekać nie będziemy, bo to nie jest... Bo my nie uciekamy. Przydzwonimy. A co? Kurde. Ha! To niewiele. A. Co odległość? Okej, dawaj. A może trzeba było jednak ogniem. Nie zatrucie. Przepraszam, buczą mi tam na dole. Oczywiście zawsze jest takie. No, zresztą to już mówiłem nieraz. Czekajcie, bo rogaty Bóg może teraz pieruna. O tak, pieruni. Pieruny dziadowskie, patrzcie to.
A, pięknie! Falangisty już nie ma. Teraz słuchajcie, ja mam tu drugiego rogatego boga, tylko gdzie on jest? Trafi? Tylko że ile on potrzebuje? 3 punkty akcji. Kurde, to tylko po zielonym. No, to dupa. To dupa. No to nic nie zdziałasz, idź do przodu. No głośniej mi tam! Aj, jejku. Dobrze, jeszcze. No wszystkim do przodu, wszystkim czym się... Byle groszak nie umarł. Póki co nie straciliśmy dużo armii. Trochę tam poszło, no niestety, ale to jeszcze nie jest tragedia. No szkoda wielka w sumie, żeśmy stracili tego. Straciliśmy tą moją biedną wywernę złota. No przykro mi bardzo, ale no niestety poszła się jebać. Wulgarnie jestem, wiem. Ale no niestety, porażające pociski. O, to fajne, fajne. Weź tam, szczel. I tak już tu stoisz, nic nie zrobisz. A, zabił! Ja nie wiedziałem, że ten ma tak mało już tylko. No, oni tu w ogóle mają niewiele. No, ten też niestety. Uciekaj. Jak się szybko da, uciekaj. Kurde, no zaatakują mi go, nie? No, czuję to we wszystkich pępkach. Przepraszam, naprawdę za to buczenie odkurzacza, ale to jest po prostu tak chamskie i perfidne, że zawsze coś się robi głośnego, kiedy ja nagrywam. Dobrze, już nie wiem. Skupmy się na tej walce, która wygląda na to, że będzie zwycięska. Chociaż no nawet to, że wygramy, niewiele nam i tak czy siak da, bo widziałem, że tam kupa ludu jeszcze stoi do wykończenia. Podbicie jego stolicy na pewno też nie będzie łatwym zadaniem. On armii może mieć dużo. On może mieć dużo armii. On armię otrzymuje praktycznie za groszowe jakieś kwoty. Dla niego nie jest problem mieć 100 jednostek. Dla mnie już by to było problem albo z maną, albo z czymś takim. Dla niego to nie jest większy problem. No, Mantykora mnie na hita. Dobrze. No dobrze, ja chciałem, żeby się na nich skupili. Bo nie miałem ochoty się ten. Nie miałem się ochoty martwić o mojego bohatera, który właśnie zaraz tutaj robi. No wylot? No może nie, poczekajmy. Obczajmy, co się dzieje. Ten już błyskawicy nie może. Ten może. Nie wiem jak z zasięgiem. Troszkę musi jakoś podszedł, kochanie. No jeden aż. Wojenników wykończysz, a Mantykora będzie cała. Nie? No dobrze, zrób to. Zrobiłeś? A nie, bo nie ten klawisz. Teraz zrób. Zabij. Bij, zabij. Fantastycznie. Dobra, zostali tylko tamci. Tylko albo aż. Ale ja mam jeszcze Charimari. No, na wystające korzenie to już mnie nie stać. To zabierze mu 20, od 14 do 22. To zabierze od 7, 11. No to lepsze jest to. Tylko, że nie będzie mu się ruszyć. I jest problem. Jest strach. Jest takie jakieś, wiecie, uczucie nieciekawe. Może się to dla mnie źle skończyć, jak się nie ruszę. Ale zaryzykuję, wiecie. Jest 21, dobrze, fajnie. Niewiele mu weźmie. No, odpowie, ale trochę mu weźmiesz. Atakuj. Dobrze. Mamy jeszcze tutaj tych dwóch. Podejdź kawałek. Odległość, 3 do 5. Podejdę. Dobrze, może w sumie nie wiem, czy dobry, ale... Tak, lepszy, na pewno więcej. Nie zabiję go, no. Nie zabiję go, niestety. Nie zabiję go. A już... O, ten jeszcze może podlecieć. 17, 13, cel odpowie 19, 21, dobra. Tak, ale kurde, czy ja się będę mógł... Tak. Dobra. I teraz chyba będę mógł go zabić już. Teraz powinno się udać. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. No psia kostka. No co za pech. Ile mu zostało? 3. Ja pierdziele. No jaki pech. Naprawdę. Coś niewiarygodnego. Sięgniesz? Jaki pech. No nie wierzę. Ej, no po prostu nie wierzę w to. No dobra. Był otruty. Na całe szczęście. Ale tak czy siak, no... Straciliśmy sporo armii. Ten stracił całą swoją armię. Tutaj straciliśmy jedną złotą wywernę. Jednego tego. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Ale mamy już w pobliżu.
pobliżu wzroku, możemy już sobie przywołać kolejnego rogatego boga, stać nas na to i będziemy to cały czas robić. Dobra, wybieramy mu jakieś fajne zaklęcie. Niech będzie... Ja pierdzielę. To buczenie, nie, po prostu. Zaraz mnie coś ten trafi. No dobrze, weźmy tutaj coś fajnego mu wybierzmy. No na pewno trochę więcej życia, bo... Przed ogniem, trucizną, to nic mi tu nie da. Siła ataków wręcz, ale już tu ataki dystansowe, niech tak zostanie. Trochę byśmy musieli się podleczyć. Tu jesteś tylko jeden, nie? Ty tam weź się cofnij, bo z tobą nie mam pożytku na razie, z ciebie żadnego. Tutaj widzę pustkę. Dobrze, tutaj możemy już chyba zaatakować i może... Nie, jeszcze nie w tej turze. O, jeszcze Reskar się tutaj, proszę, Reskar się jeszcze awansował. Pływanie, widzenie prawdy, ochrona ciepłomocy, do tych pnączy, bo tego nie masz, może być, okej. No co by tutaj produkować, nie? No słuchajcie, teraz to tak słabo trochę. Mogę to jakoś odłączyć? Super, nie mogę. Musi przejść, okej. No dobra, coś tu wybierzemy, jakąś produkcję, nie będzie wysoki elpuczny, na pewno się przyda. Wy tu czekajcie, nie ma żadnego tam, nie ma co się ruszać. Zatwierdzę. No, fajnie. Fajnie, ale gdzie ja teraz jestem? A tu jestem, no to teraz mnie zaatakują, czuję. No okej, mówi się trudno. Dobra. Uciek! Ucieka! Boi się! No, nie gadaj. No to wiedziałem, że tak się stanie. O, super Dragon Skrzydłacz, bierzemy go. Nie są to super jednostki, ale przyzwoite. Mroczna Cytadela. O, jak to brzmi mrocznie. Możemy Czarnego Rycerza, Orka Szturmowca. Ja biorę Orka Szturmowca, to one są dobre. A co jeszcze mogę zbudować takiego potężniejszego? Chyba już nic. Kaplica. O, kaplica, co to niedługo będzie? Czy tutaj są jakieś, nie wiem, coś do podbicia? Bo niespecjalnie to wygląda na podbicie. Nic tutaj chyba nie ma ciekawego. Ale obrona musi być. Nigdy nie można lekceważyć przeciwnika. Tu budujecie coś? Bo nie widzę. Dobra. Bo tu musicie coś pobudować, wiecie o tym. Bo musimy tutaj, te mamy kopalnie do zdobycia, nie? Weźmy sobie plagę robactwa. O, jeszcze... O, no ta walka była tak potężna, tak wielka, że aż tyle bohaterów nam tutaj awansowało na wysokie poziomy. Szczyt praojców, albo nie, strażnicy, bo fajna jest. Niech będzie! Skrzydłacza. Nie wiem, a co byś chciał, szamana? Może być, bo mi tam wszystkie armie... Cała armia mi praktycznie padła, więc... Teraz sobie czekamy. Ty tam uciekaj. No, tutaj też czekamy. No się... Chciałbym... Ten dziad mi tam uciekł. Co to jest za... Starożytne ruiny. Plus 10 po umieszczeniu. Bo on tak chce, żebyśmy... Ale ja się sam nie pójdę, ja się będę trzymał w kupie. Ja chcę go zabić, tylko no nie wiem jak, czym się... No ja pierdzielę, zatwierdzam, no już mnie nie denerwuje. Dobra, tu na razie czekaj. Co tu się buduje? Szczyt prawiców, bardzo dobrze. Lećcie tu, no, trzeba tą armią się zająć. Gdzie on ucieka, no? Co za ciul jeden. No nie mamy wielkiej tej armii. A nawet to, co jest, to jest tak dosyć, wiecie. Dobra, Ctrl S. O, Mater Deu! Co my tu mamy, panowie? Mamy orka szturmowca, czarny ork rycerz, ork szturmowiec, mantykor, żeby za dużo nie było. Nie ma. A jest jedna. Tylko, czy ja się tu ustawię? Ustawię się. Damy radę. Damy im radę, tylko jeszcze ktoś tutaj, żeby ten... No ten by mógł tu przyjść i byłoby już okej na 100%. Byśmy dali mu radę. Nie powinno być problemów. No wezmę sobie jeszcze, przywołam tego...
tego rogatego boga, będziemy mieli już ich trzech, będzie fajnie. Weźmy sobie, no poczekajcie, może nie to akurat, weźmy sobie dziką furię. No będziemy się starali wygrać tą walkę, no czy się uda, się zobaczy. Miasteczko, super. Ale on mi tam uciekł, gdzie on mi uciekł? W góry. A, pierdzieliciela, nie ma sensu się z nim tam męczyć. Idziemy tu. Idziemy tam pierdzielić. Powinni sobie dać radę już teraz. Jakoś. Będziemy tutaj chronić tej wioseczki malutkiej. Nic tam nie powinno się wielce stać. Tu się zbuduje magazyn. W sumie ci tu czekają. Tutaj mamy armię, która praktycznie do niczego na razie się jeszcze... Nie ta. Do niczego na razie się nie przydała. A tutaj by doszła za dwie tury. No trochę długo. Nie, bo ale to nie tu. Ale to ja bym chciał tutaj, żeby doszła za 6 tur. To nie, już tam siedzi. Do niczego się i tak nie przyda. Fajnie. A szczyt prajców. Wejdź tu. Czekaj. Na rozkaz. Czy podejść mu tu jakoś? Kurde. Podejście może być ryzykowne. Też mówię, tej armii nie mamy super pro. Tym bardziej trochę jest teraz Nie, na razie nie podchodzimy. Czekamy. Gdzie ja chciałem to miasto zbudować? Ja tak lecę, idę tutaj. Chciałem gdzieś zbudować, nie? Tak jest tu. Bo tutaj są niezajęte. Leć tutaj. Czekamy. O, dobra, co tu się dzieje? Jeździ se w prawo, lewo. Tutaj nikt nie wychodzi. Nikt nowy nie doszedł chyba. Jesteśmy w domu. Dodajemy tutaj. Teraz tak. Mogę gargantuiczny chyba przywołać. Kurde, dwie tury. Dwie tury jednak. No cóż. Moi drodzy widzowie, to już by było na tyle. Przepraszam za te szumy odkurzacza, no ale nie chciałem przerywać odcinka, bo wyszedłbym tak, prawda, się tak wczułem, żeby grać i bym musiał się tak, wiecie, musiałbym się odczarować. A tak byłem, prawda, w tej grze cały czas. Bardzo serdecznie wam dziękuję, przepraszam, że była taka długa przerwa. W następnym odcinku najprawdopodobniej będziemy walczyć z Urlagiem Uwolnionym. Jeżeli uda nam się go pokonać, zdobyć to miasto, to jesteśmy w tym momencie w Domciu, bo uda nam się go pokonać. A jego obawiałem się najbardziej. Z nim bałem się, że będą największe problemy, ale wygląda na to, że jest on w tym momencie otoczony przez nasze jednostki i już raczej nic więcej z tym nie zrobi. Mamy dużo, no właśnie, tej many też nie mamy zbyt wiele. No trudno, ale mam nadzieję, że to się powolutku jakoś tam odreperuje, bo właśnie, jestem ciekaw, czy rzucenie tego rogatego 240 tego kosztuje, dlatego to trwa tak długo. Bardzo serdecznie wam dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Age of Wonders. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć!